Przede wszystkim powinniśmy zacząć już w momencie, kiedy planujemy taki wyjazd i szukamy na przykład jakiegoś noclegu albo chcemy sobie zarezerwować na przykład jakiś jacht, jeżeli ktoś żegluje. Z ostrożnością podchodźmy do tego, komu wpłacamy zaliczkę, bo niestety zdarza się, że pojawiają się oferty podstawione, to znaczy nieistniejące pensjonaty, nieistniejące jachty, więc sprawdzajmy wcześniej, czy są jakieś opinie na temat danej osoby, która chce nam wynająć na przykład taki pokój i dopiero kiedy mamy pewność, że to nie jest jakieś oszustwo, wtedy dopiero wpłacajmy pieniądze. Poza tym, jak już jesteśmy na miejscu i na przykład sprzęt jakiś wypożyczamy, wodny na przykład, też sprawdzajmy, w jakim stanie jest ten sprzęt, bo niestety może się okazać, że coś już od początku nie działało, a potem zostaniemy oskarżeni o to, że coś zepsuliśmy i będziemy musieli zapłacić. W przypadku jachtów też warto sprawdzić, czy jest ubezpieczenie, bo tutaj może się czasami coś zdarzyć, a wiadomo, że to są już większe koszty, gdyby się jakaś tragedia wydarzyła, na przykład taki jacht zatonął, więc sprawdzajmy ubezpieczenia. No i duży błąd, który wiele osób popełnia, nie zostawiajmy swojego dowodu osobistego jako taki zastaw za ten sprzęt. Oczywiście osoba, która nam udostępnia czy pokój, czy jakiś sprzęt wodny, ma prawo poznać nasze dane na wszelki wypadek, ale ma prawo je poznać spisując te dane z naszego dowodu osobistego. Nie ma prawa zatrzymać tego dowodu, no bo w takiej sytuacji grozi nam na przykład to, że taki dowód zostanie skopiowany i ktoś na przykład zaciągnie na nasze dane kredyt, więc miejmy to na względzie i pilnujmy swojego dowodu, wtedy na pewno będziemy bezpieczni.